Nazywam się Kacper Spala, jestem designerem, trochę fotografem. Głównie zajmuję się obróbką, retuszem i postprodukcją zdjęć. Moją główną inspiracją są komiksy wszelkiej maści. Mamy taki kolektyw, który stworzyliśmy jeszcze za czasów, jak byłem dużo młodszy. Należę do paru takich kolektywów, bo jest jeszcze międzynarodowe Slash Tree, które też wystawia co kwartał jakieś wystawy, jakieś ekspozycje na zadany temat. To jest tak, że zbiera się grupa po prostu młodych artystów, wybieramy sobie jakąś frazę, jakiś temat, przeważnie są to pojedyncze słowa, czasem cytaty z filmów, z książek, które nas jakoś inspirują. No i mówimy, że na przykład za 3 miesiące wypuszczamy paczkę o takim temacie. Przez te 3 miesiące nawzajem wszyscy produkujemy te nasze rzeczy. Pustka akurat została wybrana przez większość kolektywu artystycznego. To wyobrażenie za pomocą tych kolorów, form i kształtów to jest ciekawe zadanie dla nas wszystkich. Dla mnie taką pustką to jest jakby nieobecność ludzi. To jest moje prywatne miejsce, trochę dżungla, trochę las. Pomysły sobie wiszą w różnych miejscach i można je sobie wybierać, tak naprawdę zdejmować z tych wyimaginowanych drzew czy struktur. One się biorą z różnych skojarzeń, no i w tej pustce te skojarzenia są. Coś istnieje wtedy, kiedy obserwujemy, czyli ja obserwując las nadaję mu jakby formę. Jest nawet takie pytanie, czy jeżeli drzewo upada w pustym lesie i nikt tego nie słyszy, to czy ono faktycznie upadło, tak? I cała ta możliwość obserwowania tego, co się dzieje samemu, jako jedna pojedyncza istota w tej pustce, sprawia, że ja po prostu nadaję temu formę, kształt, czyli moją jakby własną interpretację i przez to, będąc w tym lesie, niejako go tworzę, tak? Tworzę go na nowo i każda osoba, która pójdzie sama do lasu, będzie tworzyła go na nowo. Ta praca jest ciekawa dlatego, że łączy ze sobą dwa zupełnie odległe światy. Zamysł był po prostu o pokazaniu takiej specyficznej przestrzeni ilustracyjno-komiksowej, która została wyrenderowana właśnie w programie do 3D, a potem cała reszta, czyli obróbka, jakieś nadawanie temu ostatnich szlifów, sznytów, takiej ilustracji trochę retrofuturystycznej, to już był Photoshop. Nie skupiałem się najpierw w ogóle na formie i kolorze, tylko zawsze właśnie na pomyśle, co chcę przedstawić, w jaki sposób o tym opowiedzieć, co ma być źródłem tej pracy. Dopiero później zaczyna się od szkiców kompozycyjnych. Jak już wiem, że taka kompozycja mi odpowiada danych elementów, to dopiero wtedy przechodzę do komputera i tam już się zaczyna cała sytuacja dziać. To jest zawsze ten taki najfajniejszy moment, kiedy widać, jak rzeczy wyobrażone nabierają konkretnych form, kolorów, kształtów. To jest zawsze super. Dla mnie takim zawsze finalnym momentem to jest ten deadline, tak? Kiedy w ogóle pokazuję cokolwiek. Jeżeli taki deadline jest, tak? Jeżeli to jest produkowane dla jakiejś grupy artystycznej czy dla klienta, no to już wtedy wiadomo. Dużo takich rzeczy, których w ogóle nikomu nigdzie nie pokazywałem, one pewnie nie ujrzą światła dziennego, raczej nigdy. I to nie wiem, chyba nie ze względu na rzeczy związane z warsztatem, czy z tym, czy ja je lubię, czy nie, tylko to są jakby bardzo personalne zakątki mojego umysłu, które chyba jeszcze nie są gotowe na to, żeby je komukolwiek pokazać. Używając metod analogowych, czyli bez komputera, bez oprogramowania, musiałbym być tak naprawdę jednoosobowym teamem do tworzenia komiksu. Musiałbym wykonywać cały line art, inking i malowanie, oprawianie tego w jakieś kadry i całą tą technologię taką rysowniczo-malunkową. A dodatkowo jeszcze musiałbym używać pewnie farb UV, żeby to wszystko tak mocno świeciło. To jest dla mnie najfajniejsze, kiedy od pustki przysłowiowej cały świat i cały ten obraz zaczyna się tworzyć. W zasadzie nigdy nie zdarzyło mi się projektować bez muzyki. Muzyka jest obok obrazów jednym z głównych źródeł mojej inspiracji.